jest już nasz kolejny gość. Paweł Kołodziej, mistrz świata w boksie. Ale w jakiej wadze, powiedz nam, przypomnij. Wadze i... Wow! Ale to wygląda! Fajnie! W wadze junior ciężkiej, cruiserweight. Do 91 kg. O! Także to była fajna mobilizacja, żeby trzymać wagę, żeby nie podchodzić zbytnio do góry. I zawsze te parę kilogramów trzeba było zejść do limitu. No to jest dokładnie 90 kg i 700 gram. Taki jest limit wagowy. A powiedz nam proszę, bo dzisiaj się spotkaliśmy po to, żeby porozmawiać nie tyle o twojej osobie, nie tyle, chociaż nie, tym też się również zajmujesz. Jak kobiety i jak mężczyźni powinni dbać o własną linię? Jak to robić, żeby cały czas, no mimo tego co teraz jest, siedzenia w tym domu i tak dalej, i tak dalej, być w tej formie? Bo ty również zajmujesz się treningami takimi domowymi. Tak, przez internet. Oprócz tego, że właśnie prowadzę swoją platformę z treningami 3 razy w tygodniu, na żywo jestem z moimi podopiecznymi, to mam też takie osoby prywatne, gdzie życzą sobie takiej relacji 1 na 1, żeby się widzieć. A ostatnio nawet zadzwonił facet z Barcelony i że chce, żebym go uczył boksu przez online. Wow. Po prostu chcę się boksu uczyć. Techniki bokserskie. Tak. No i tak właśnie bardzo mnie prosi o to i zgodziłem się. Pierwszy raz coś takiego będę robił, także cały czas coś nowego. No ale oprócz tego jeszcze prowadzę fundację, jestem prezesem Fundacji Kuźnia Kołodzieja i w moim rodzinnym mieście. I ona realizuje też wiele projektów takich właśnie prozdrowotnych, dotyczących pandemii, właśnie dotyczących uczniów, którzy siedzą właśnie teraz w tym zdalnym nauczaniu przed komputerem w takiej pozycji po prostu zgarbionej. Mhm. Tyle godzin i właśnie realizujemy razem z Urzędem Marszałkowskim właśnie też takie projekty różne. Także ja się akurat tym zajmuję i dobre pytanie. No dobrze, no ale to powiedz w takim razie, co byś teraz naszym telewidzom doradził? Co zrobić? Czy szukać w internecie jakichś treningów online typu Mel C, Mel B czy Paweł Kołodziej? Czy też, wiesz, czy też lepiej iść na przykład na siłownię, iść na dwór? To znaczy, na pewno w tym wszystkim, w tym takim, w tym uderzeniu informacji zachować zdrowy rozsądek i po prostu zdrowo się odżywiać, od tego zacząć, bo tak naprawdę ten sześciopak słynny robimy w kuchni, a nie brzuszkami. Też mam z tym problem, trzeba brzuszki odstawić. Brzuszki mogą nawet zaszkodzić dla kręgosłupa, to nie jest skuteczne ćwiczenie, żeby jakby wzmocnić mięśnie brzucha. Bardziej, żeby wzmocnić brzuch, dużo lepsza jest na przykład deska. Czy w tej pozycji deski utrzymywać ciało. No to ciężkie jest. I to wzmacnia bardzo mocno mięśnie brzucha. Natomiast jeśli chodzi o właśnie wracając do tej kuchni, bo tu dużo kuchni też jest u was w programie. Tak. O, jaka pyszna. Pyszna właśnie, tak już mam takie wrażenie. Jest po prostu 70% sylwetki, to kuchnia jednak. No dobrze, to powiedz mi tak. Chodzę na jogę, chodzę na boks, chodzę na siłownię, nawet na pilates się teraz zapisałem. Super. Ale lubię jeść słodkie. Lubisz jeść słodycze? Prawdopodobnie czy to tak... może te słodycze? Ja nadal tutaj nie mam sześciopaka, wiesz? Prawdopodobnie znaczy, i tak dlatego... ten brzuch wygląda dużo lepiej. Ciągnie cię do słodkiego, że nie masz odpowiedniego poziomu węglowodanów. Po prostu pijesz codziennie rano na przykład sok pomarańczowy ze świeżo wyciskanych pomarańczy? No nie robisz tego. Nie. Ale czasami się zdarza. Ostatnio jeżeli frutowy dostałem. Uwierz, że jeżeli byś pilnował tego i na przykład do każdego posiłku, nie wiem, dojadł owoc, to nie miałbyś łaknienia na słodkie, na słodycze. Ja tak odstawiłem. Ja miałem taki problem jak ty podobny. Też miałem problem ze słodyczami i po prostu, zwłaszcza po obiedzie, na przykład o tej 15-16, zawsze chciałem coś słodkiego zjeść po prostu. Tak. No, czyli można to zastąpić na przykład sokami. Sokami, ale ze świeżo wyciskanych lepiej owoców, nie tymi sklepowymi, takimi tym bardziej, nie tymi zwykłymi takimi sokami, które w sklepie mają cukier, ale właśnie ze świeżo wyciskanych owoców, owocami w ogóle, przecież w owocach jest dużo wody i po prostu no trzeba i wtedy ten brzuch będzie lepszy? Wtedy dostarczysz organizmowi dużo cukru, tylko tego dobrego cukru z owoców i organizm nie będzie miał potrzeby, nie będziesz myślał o słodyczach. Przejdzie ci to po prostu tak naturalnie. No to jest tak... No to słuchaj, zanim przejdziemy do naszego kolejnego tematu, powiedz mi proszę, jak trzymać gardę, nauczyć się trzymać gardę, tak żeby ona nie leciała. Ja ostatnio miałem z tym problem. Mój trener powiedział, że po prostu trzeba dostać kilka razy w jeb i później się człowiek nauczy. To stara szkoła, jakaś stara szkoła. Znam tą starą szkołę boksu. Ale wiesz co, jak trzymać gardę? No, tak, żeby ona przez cały czas, wiesz, te ręce nie spadały. Powiem ci tak, odpowiem ci profesjonalnie na to pytanie. Albo się z tym urodziłeś, że czujesz gardę i ją masz, i albo... będziesz szczelny, albo nie. Tak samo jak trzeba mieć charakter do boksu, z tym trzeba się urodzić. Możesz nauczyć się techniki, możesz nauczyć się kondycję wyrobić, ale jak nie masz charakteru takiego i odwagi, takiej wrodzonej, to nie nauczysz się tego.
I tak samo z gardą jest. Trzeba po prostu gardę czuć gardę. Niektórzy zawodnicy czują gardę i jak postawią te ręce, to są szczelni w tej gardzie, a niektórzy mają takie dziury po prostu w tej gardzie, że trzymają w ten sposób ręce i wszędzie są po prostu dziury. Ja tak też miałam zawsze, że miałam albo tutaj, albo a ty też trenujesz boks? Ćwiczyłam jakieś. A. To szkodziło na boks. Spoko. Różowe mam rękawice. Jak chcecie, to możemy się kiedyś spotkać, mówić i możemy popracować. No. Słuchaj, mój pradziadek i jego brat byli mistrzami Polski w boksie. No, tylko, że to 33 i 56 rok. Czyli w genach coś na pewno jest. Ja to czuję, że to mam w genach. Słuchaj, będzie mi łatwiej. Będzie mi łatwiej. Ja płaczę na Rocky, no więc... Ale to mamy teraz dla ciebie niespodziankę. Ja jestem ciekawa. Na przykład ja jako kobieta idę sobie ulicą i nagle ktoś mnie atakuje. Co ale mam to zrobić? Poczekaj. To zapraszamy teraz naszego gościa specjalnego. To będzie, Julia. Nasza. Proszę i może przejdźmy tam. Przejdźmy może tutaj, gdzie będzie więcej miejsca. Cześć. Serdecznie, cześć, bardzo mi miło. Ja jestem ciekawa, jak się bronić. Ale to chodźcie tutaj. Ja wezmę sobie ten, bo to będzie ciekawe. Wiecie, ja w związku z tym, że przez 15 lat zawodowo boks uprawiałem i domyśliłem się, że dzisiaj możemy coś poruszyć temat bokserski, zabrałem ze sobą rękawice i może wezmę je. Ciak. To będziemy... Idziemy. Macie popcorn może? Proszę, to są różowe i te są zucho. O! Chodźcie do nas. Najważniejsze to jest po prostu nie prowokować na ulicy czy jakimś takim swoim zachowaniem. To a ty już Pawłowi powiedziałeś, że będziesz na ringu walczyć? Oczywiście. Już sobie rozmawialiśmy. A no właśnie, w oktagonie, przepraszam, nie na ringu. Tak. No. Także tak jak powiedziałem, no najważniejsze, żeby po prostu nie prowokować chyba agresywnych zachowań. To jest chyba taka najlepsza forma profilaktyki. No. Ale jak ktoś lubi już prowokować i lubi się bić, no to po prostu... No, musi umieć to robić. No i dobrze, no ale teraz powiedzmy, ktoś ją atakuje na ulicy. To tak powiedziałem, że właśnie nie prowokować najlepiej, to nie będzie ataku. A jak już się atakuje, to najpierw, żeby czasami, kobieta moja na przykład, moja siostra ma gaz, bo ja kupuję im gaz, żeby najlepiej, żeby miała przy sobie gaz. Jak już musi się bronić, nie ma już odwrotu, no to fajnie jak potrafi boksować, bo to jest jednak zawsze większa szansa na jakieś przetrwanie. No tak. No i tak właśnie zrobić, wracam najpierw ciebie, spójrz tam do góry, stań nogi na jednej linii, trzymaj na jednej linii, spójrz tam do góry. Mhm. O, pierwsza noga poszła, przepraszam, w trakcie. Czy jesteś mańkutem jesteś, czy praworęczny? Praworęczna. Ale pierwsza noga poszła prawa, to dziwne, ale okej, dobra. To może, lewa noga... bo już jestem nauczona tego, dobra. Wiesz. Stąd, czyli lewa noga do przodu, ręce wysoko unosisz, troszkę obniżasz się na kolanach. To jest prawidłowa garda, taka pozycja wyjściowa w boksie, że tak się wyrażę. Tak, trochę tutaj noga. Nogi lekko ugięte, ręce wysoko i boksujesz po przekątnej, nie? Czyli boksujesz ją stronę, przechodź sobie tutaj swobodnie i ty utrzymujesz cały czas dystans między nami. Jak ja się cofam, to idziesz do mnie, jak ja na ciebie idę, to się cofasz ode mnie. I luźno bijesz. To jest cios lewy prosty, taka klasyka boksu. Lewy prosty, lewy prawy. Wow! Lewy prawy, super. Hop. Bo już to jest lewy sierp. Dobrze. I luźno, luźno. Cały czas chodzisz. Do... Trzymasz druga wyplosko. Trzymujesz. Sorry. Trzymujesz za sami. Margareta podnieś. Przepraszam. Luźno. Lewy, prawy, lewy sierp. I w gardzie. Cały czas garda. Hop. I szczelna garda. Szczelna garda. O właśnie. Hop. Aha, sorry, zapomniałam o tym. Trójka, trójka. Jab, luźno. Jab. I cała akcja. Hop. Jab. Luźno. Jab. Ja widzę, że Jula ja jest się widzę, że... Cała akcja. To jest po prostu niesamowite. Jab. Ale wiadomo, to jest, każdy... To jest prawdziwa fajterka. Nie każdy walczy tak jak Julia, a jak Julia teraz będzie walczyć, to...